Dzisiaj z Agą, u Agi nagrywamy haul. Tak. Haul to coś, co bardzo rzadko wita na moim kanale. Jest zawsze związane z jakąś okazją, z jakimś wyjazdem, z jakąś super promocją. Ogólnie zawsze jest ku temu okazja. Aga nie czeka na okazję, tylko zawsze pokazuje na swoim kanale swoje zakupy. Jakby co, uderzajcie do niej, tam link będzie na dole. A dzisiaj zaprezentuję swoje zakupy i kilka rzeczy, tak, które przy okazji kupiłaś i cię natchnęłam. Tak, tak, dokładnie. Także no, bardzo przyjemnie jest robić zakupy z Lipstick Boss. No to jest straszne, w ogóle wszystkie moje koleżanki mnie przeklinają, no bo zawsze w ogóle o coś się zapytają i ja zawsze w ogóle trz wielki referat na temat wszystkiego i jak pójdą po jedno, to wychodzą w ogóle z 10 rzeczami. Ja coś na ten temat wiem. Ale potem są zadowolone, bo mówiły, że w życiu by nie zwróciły na przykład na to uwagi, a to są produkty, które są świetne dla nich. No bo taki personal shopper wtedy jest. Dokładnie. No, dobra. To lecimy. Większość rzeczy jest kosmetycznych. Mam 3 wyjątkowe rzeczy z jedzenia i pozwolę sobie je na początek wrzucić, bo są takie niecodzienne, ale są naprawdę rewelacyjne. 3 rzeczy, które są bardzo tylko wyjątkowe. Tutaj. Sos z Nandos. Ja bardzo lubię Nandos. To jest mało wegetariańska knajpa, ale ja bardzo lubię ten zestaw burgera wegetariańskiego z takim tłuczonym, rozwalonym groszkiem. Nie? Wiesz, który? Tak, tak. I uwielbiam ten garlic peri peri sos. I jest cudowny, jest mega ostry i jest cząstkowy. I to jest to, co buteleczka, ja która leci do Polski. Tak jest. Crispello, czyli coś, czego też chyba nie ma u nas zupełnie. Jest tylko coś podobnego z Milki, ale nie ma z Cadbury. A Cadbury jest super. Cadbury ma wielką fabrykę pod Wrocławiem i te wszystkie słodycze potem lecą za granicę. Nie to rozumiem. To jest bardzo dziwne, prawda? Nie rozumiem tego. Tak. I... Uwaga, teraz będzie coś bardzo niecodziennego. Zabieram do Polski ziemniaki. Tak, naprawdę ona je zabiera. Ja to potwierdzam. Pewnie większość z was widziała, jak wrzuciłam na Face i na Instagram zdjęcie z baby potato. To tutaj baby potatoes są w ogóle w całym worku i one smakują jak cudowne takie młode ziemniaczki i można świetną sałatkę, tak, którą dzięki wam już znam i będę sobie robić kilkuskładnikową, tylko właśnie z takimi ziemniaczkami, bo ja kocham te ziemniaczki z Pizza Hut i właśnie wy tak fajnie je robicie, to jest takie w miarę podobne i one właśnie mają taki, mają lepszy smak moim zdaniem niż te z Pizza Hut. W sensie, że sam ziemniak u nich jest gorszej jakości. I te są cudowne i wyglądają pięknie, rozczulają. Ja, stara baba, jestem zaświrowana na punkcie w ogóle miniaturowych rzeczy. I te ziemniaki to jest po prostu... Nie, naprawdę. W ogóle to jest jakiś absurd, żeby w ogóle pokazywać takie rzeczy, ale... I zabierać te polskie ziemniaki. No. Także no... 3 pierwsze produkty. Okej, okay. I teraz przejdziemy już do tych, tych już konkretnych. Jeśli chodzi o Bootsa, to w Bootsie największe były zakupy. Coś, co ja zczaiłam, a Aga z Dominikiem od razu podchwycili temat i stwierdzili, że kupią sobie także szczoteczka soniczna. Trzymam źle, do góry nogami. Szczoteczka soniczna z Colgate, one były za 64 €, tak, więc jak na... Jest promocja w Bootsie. Tak. Była promocja bardzo mocna, chyba pół ceny właśnie. Tak. Więc jak na szczoteczkę soniczną, a nie mechaniczną, tylko i wyłącznie, to jest naprawdę bardzo dobra cena. Jak to zobaczyłam, a już od dawna byłam nastawiona mega pozytywnie do takich szczoteczek, dlatego że mechaniczne za bardzo podrażniały moje zęby i dziąsła i mnie to bolało, leciała mi krew i tak dalej, nie były w stanie się przyzwyczaić. A tutaj nawet... są 3 prędkości, można sobie zmieniać, dostosować do swoich dziąsł zęby. Tak. Także. I już rano próbowałyśmy, bo ty masz ten sam problem. Ja mam bardzo wrażliwe dziąsła, tak samo właśnie jak ty. A ja mam tutaj ją swoją odpakowaną. Ona jest fajna, taka mała. Czekaj, włączę. Ale końcówka... Wibruje. Mocno. Rewelka. Czekaj. To jest wersja light? Czekaj, ja tak ten... Light. Mocno. Także jest moc. Dobra. Ja zaraziłam się w ogóle ideą tych szczoteczek od Agnieszki, naszej internetowej. Agnieszki Amerykanki, o tak, bo to trzeba odróżnić, i od mojej świetnej kumpeli Malwiny, bo właśnie ona też mi dużo opowiedziała o szczoteczkach sonicznych i że to jest idealna rzecz dla mnie i super i ty też jesteś zadowolona. A ja zwalam na ten Lipstick Monster, bo ja się zaraziłam od niej. Tak, bo ci naopowiadałam to wszystko, tak, co wiem od dziewczyn właśnie. Same pozytywne rzeczy właśnie. Tak, że to czyści lepiej, a jest bardziej delikatne i ta sama analogia jest przy szczoteczkach tych mechanicznych do twarzy. Znaczy są mechaniczne i są soniczne, czyli na przykład Clarisonic. Dokładnie. Bo bez sensu też wydawać na przykład jest kilka stów na szczoteczkę, która nie ma opcji sonicznej, tylko mechanicznie się rusza, bo... Ale to jest dość taka wersja hardkorowa dla skóry, jeżeli chodzi o szczoteczki do twarzy. Tak.
No. Zresztą mamy porównanie, bo porównywałyśmy nawet tak, ostatnio. Tak, tak. I sprawdziłam twojego klerasynika i od razu całe mam czoło usrane pryszczami, bo mówię, że w początkowej fazie skóra się oczyszcza. I tak mi się oczyszcza, dlatego mam grzybkę. Tak jest. Okej. Okay. Dalej. No, czekaj, ta torba już poszła. Teraz to. O, to pomóż mi trzymać, bo tego czyli jest dużo. Czyli idziemy teraz dalej trzy rzeczy z Bath & Body Works. To jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię. Z Soap & Glory. Soap & Glory. Boże, Bath & Body Works, super. Dobrze, że mnie pilnujesz, bo muszę tutaj adnotację dawać. I tak, gdzie jest, to jest milkshake ten? Tak, to jest ten milkshake'owy, który ja uwielbiam i to jest jedyny tak wielki balsam, który zużyłam w tak szybkim tempie. Przyjemna aplikacja w ogóle tych produktów, bo są z pompką. Dokładnie, wygodna. Ty też to lubisz bardzo i higieniczne i fajnie się używa, ale też rewelacyjnie nawilża, szybko się wchłania i na jak... To jest lotion, a moim zdaniem jakby działanie nawilżające jest na poziomie masła, dosłownie. Przede wszystkim tak produkty są mega wydajne. Tak, bardzo wydajne. Wydajne. I tak, i mam tutaj tak, wersję właśnie lotion, to jest ten, to jest, tak, to jest chyba to wersja body wash, czyli mydełko. Właśnie w tej gamie zapachowej, czyli to to w ogóle pachnie jak taki milkshake, trochę tak jak taki budyń, ogólnie bardzo, bardzo smacznie. Podobny kolor do budyń. Tak, tak. I to one idą wtedy razem w parze, a to body butter pachnie tak samo jak Clean On Me, czyli mydło, które ja już mam. Właśnie. Ja też mam. Mhm. Skupiłabym się, bo teraz promocja, ale no mam dość spory zapach, więc no. Bez sensu, poczekam. I one są trzy, są w podobnej cenie, a w Butcie jest promocja, że bierzecie trzy, płacicie za dwa, tak. Więc się opłaca w podobnej warto tej. Wykorzystać. W podobnej grupie cenowej kupować, wtedy jest super. No. Jeśli chodzi o Soap & Glory, to słynny krem. Teraz jest nowość, krem z pompką, bo teraz wcześniej były tylko dwa rozmiary, większy i mniejszy. Teraz jest z pompką, bardzo wygodny, cudownie pachnie, mega wydajny, także same plusy. Rewelacyjnie nawilża, proszę. Wiesz co, jak Clean On Me. Jak Clean On Me. O, faktycznie, no, no. Fajnie. Fajnie. I też duża wielkość, to jest 250. Bardzo fajnie, że się na pliku sobie postawić. Ale rzadko kiedy 250 to jest wielkość balsamu wręcz, tak. A nie kremu do rąk, więc to jest ogromna pojemność. No. A czekaj, twój kosztował z jakieś 7-8 pewnie? Jejku, nie pamiętam, tak? Powiedzieć. Ale gdzieś koło 8 chyba euro. A te duże, które ja mam, koło 12 chyba za sztukę. Z tym, że podwójna wielkość od standardowej, no i plus, że no 2 za 3. I promocja. No, dobra, to oddaję ci. Dobra. Dobra. I teraz dalsze rzeczy. O, to dobra. Też wzięłaś. Oczywiście, że to wzięłaś. Kolor tatuu z Maybelline. Ty wzięłaś brązowy On and On Bronze i razem wzięłyśmy kolor, tak. Który ja wiedziałam, że muszę kupić, jak tu przyjadę, bo nie mamy go. To jest metalik po... O Jezu, nie umiem tego przeczytać. Pomegranate? No, 70. Chyba tak. I powiem, jak nie umiesz w ogóle wymówić nazwy produktu, zawsze podaj numer koloru. Oczywiście, że tak. 70. Tak. I 70. Nigdy nie ma błędu. Tak, i to jest piękny kolor, taki, jak to można określić, takim metaliczno... Taki burgundowy, bakłażanowy? Taki bardzo zbliżony. Cudowny do wszelkich zielonych, szarych i niebieskich oczu. Idealnie podbija tęczówkę. Ja zostałam właśnie namówiona przez Ewę, że będzie idealny do moich oczu i skusiłam tak. Się. Zresztą to są moje pierwsze cienie. Jeszcze nie tego miałam. Typu, właśnie. Miałam smak, pigmenty i tak dalej, ale właśnie z tego jeszcze nigdy nie miałam, także... Cudowna pigmentacja, wspaniale trwałe, tylko pamiętaj oczywiście, że zakręcać, nie? Tak, zawsze. Żeby nie wyschły. Tak. Dobra, także u mnie dwa i u Ewy też. Tak jest. I ja mam dwa pędzelki z Real Techniques. Jeden o którym mi mówiłaś, czyli taki precyzyjny do ust, ale wysuwany, fajny tak. Do torebki. I jeden silikonowy do eyelinera. I jestem mega ciekawa, jak on się spisze i czy w ogóle fajnie będzie takim silikonem robić kreskę. I koniecznie go wypróbuję, może nawet to, test. Powiem, że to jest chyba pierwszy pędzelek takiego typu na rynku, no. Bo ja się nie spotkałam z takimi pędzelkami. No. Także od razu wpadłam na pomysł po tym, jak kupiłam, żeby zrobić może test pędzelków do eyelinera. To jest bardzo dobry pomysł, bo ciężko spotkać, kupić dobry pędzelek. Mhm, mhm.
U mnie jeszcze będą dwa produkty, Barbies, takie masełko, balsam nawilżający. Bardzo fajne. To jest właśnie wersja, która u mnie króluje na wieczór, przed pójściem spać. Utrzymuje się noc tak przez całą noc. Ja wiem, że to jest ciężko może uwierzyć, ale naprawdę ja się rano budzę i jeszcze mam tą powłokę nawilżającą na moich ustach. Że mąż ciebie nie scałował. Nie scałował. Także naprawdę polecam wypróbować sobie i coś, co mamy we dwie. Tak, czyli pisaki. Kupiłyśmy kilka pisaków. I tak, ja już dzisiaj mam piękne wzorki, Ewa dzisiaj mi robiła. Mamy pisaki do zdobień do paznokci i szczerze mówiąc jakoś tak nie spodziewałyśmy się dużo po nich. A okazało się, że naprawdę nieźle malują, fajnie kryją. Co jest najlepsze, że ten z Barry M okazał się trochę nawet lepszym od tego, którego... tego. To jest Sally Hansen. Sally Hansen, który był dużo droższy w ogóle od niego. I fajnie można pomalować, bardzo precyzyjnie, bardzo fajnie się malowało ogólnie. Tak, zgadza się. Bez problemu. I jest bardzo, bardzo trwały. Oczywiście pokryłyśmy to top coatem, ale na jednym mi na przykład wzorek nie wyszedł za bardzo. Chciałyśmy zmyć. I wodą, i płynem do mycia naczyń w ogóle tak ciężko schodziło, więc pewnie tylko zmywaczem, żeby tak ten. Ale ogólnie to też jest coś, co myślę, że fajnie by było, że potem zrobię film już konkretnie o tego typu produktach i poszukam jakichś z innych marek. Więc jeśli znacie takie pisaki właśnie do malowania po paznokciach z innych marek, koniecznie piszcie, kupię, wypróbuję i zestawię, które są najfajniejsze. Dokładnie. No. Dobra. Tak jest. Tak jest. No teraz... Pokaż, co tam jeszcze masz. No pokaż. Tenis. Plasterki dla mojej krześnicy, Hello Kitty. Przepiękne. Oczywiście, kto je zauważył? Ewa. Tak, Hello Kitty w ogóle tak, na plastrze. I produkty, tutaj mi jedna paleta spadła, dobra, ja już mam. Wet n Wild. I chyba z tego co pamiętam, to ty też masz zakupy. Mam jedną, ale dużą. I tą szafę w Penysie na wprost Jervis Shopping Center wykukała Ewa. Ja mam dwie małe paletki, jedna jest moja, jedna jest dla mojej kochanej przyjaciółki i lakier do paznokci z takim grubym, szerokim pędzelkiem, naprawdę fajnie pokrywa płytkę paznokcia. Ja dokładnie ceny nie pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz cenę paletki. Około 5 euro, mi się wydaje, że ta właśnie trójeczka kosztuje w Penysie. Ja mam z tej dużej, a wiem, że ona była tak droższa. Ta, widzisz, ta większa jest 6,5 euro. A ta kosztowała 4, no. Około 4 euro. To są kosmetyki, o których dużo i głośno na amerykańskim YouTubie, ale u nas za bardzo nie ma tego, więc... Ja powiem, że ja też nie wiedziałam, że ta szafa jest dostępna. Albo ona była dostawiona teraz niedawno. Albo tylko ja ją widzę. Dokładnie, albo ja nie zwróciłam uwagi. Ale ceny bardzo przystępne, warto naprawdę wypróbować. Tak. I nie wiemy jak to będzie, ale ogólnie Amerykanki, jeśli chodzi o taką wartość kosmetyków w przeliczeniu na to, ile kosztuje, to zawsze chwalą je. Właśnie te palety, w tych paletkach, nie? Także zobaczymy. Wzięłyśmy takie neutralne kolory. Będziemy testować. Tak. To jest pamiątkowa rzecz i fajna do papier w swoim kolorze, czerwony. Tak. Cudowny, piękny. Jest tu ptaszek, jest. Guinnessowy, półlitrowy, ogromny kubek. Mnóstwo na herbaty i kawy tu się zmieści. No, cudowny. I taki wielki, fajny, pięknie wykonany w ogóle ze zdobieniami. To ja w ogóle jestem osobą bardzo kubkową i kubek i magnesik są takimi rodzajami pamiątek z danych miejsc, które zawsze mnie uszczęśliwią. To u nas jest też podobnie, kubek, ewentualnie jeszcze bryloczek do kluczy. O właśnie, bo oni biedni mają taką lodówkę, na którą nie da się magnesem przykleić. Nie, mamy zabudowaną niestety. U mnie lodówka jest miejscem w kuchni, które jest po prostu... Całe w magnesach. Jest wszystko. Są różne karteczki, nie tylko magnesy właśnie, ale mnóstwo różnych rzeczy. I zazwyczaj są to właśnie jakieś pamiątki albo ważne dla nas rzeczy, a takie płaskie, które się da tam przyczepić. Super, super. No i pięknie to wygląda. No. Dobra. O, jeszcze z make-upowych. Z no tak, najważniejsza rzecz. Oszukany Beauty Blender za 1,5 euro. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja wątpię, żeby coś z niego fajnego było, ale może zaskoczy. Dokładnie, no, zadziwi, że się okaże. Jagówka do mojej szczoteczki Clarisonic, kupiona w Brown Thomas, cena 26 euro, także... Ała! Boli, ja wiem, że boli, ale że są drogie, ale naprawdę szczoteczka jest rewelacyjna. Dobra, a z tego co, jeszcze mam śmieszne majtki pszczurki. Szczury, dosłownie szczury, ale najlepsza jest koszulka. Bardzo fajna. Zastanawiam się, wiesz co, ja sobie za też ją kupię, jak będziemy następnym I ma bardzo fajny krój w ogóle, jest taka lekko luźna. I bardzo fajna bawełna. Tak, mięciutka. Bardzo dobra. I z takim rękawkiem, jak ja lubię. Że taki mały rękawek. I taki podwinięty troszeczkę. I taki ładny. No photos, please.
Okej, to co jeszcze mamy? Mój ostatni zakup, który muszę bardzo delikatnie otworzyć, ponieważ te dwa papierki, które tutaj posiadam, jeden wędruje do Wojtusia, drugi do Dominika. To będzie papierek wielokrotnego użycia na kanapki do pracy. Dwie sztuki. Z logą CC. Tak. Tak, tak. Aga się śmieje w ogóle, ale ten papier, który dostała w Chanel, zawinięty te produkty, naprawdę wygląda jak śniadaniowy, więc... To jest jak śniadaniowy papier, tylko Chanel papier, także w ogóle... Będą kanapki w markowym papierze. Tak. Pierwsze tutaj dostałam bazę, jakąś nowość. Ja jeszcze nie używałam nigdy bazy pod podkład z marki Chanel, także przetestujemy. I kolejny produkt, który mnie strasznie korcił, to jest właśnie najnowszy podkład. Perfection Lumiere Velvet. Nie wiem, czy się nie pomyliłam, nie znam francuskiego, teraz tutaj zaznaczam. Także spróbujemy, zobaczymy, przetestujemy. Ja go wczoraj pierwszy raz nałożyłam na moją buzię i muszę wam powiedzieć, że naprawdę był spoko. To jest rewelacyjnie dobrany, oczywiście tutaj z pomocą przyszła mi Ewa. I zobaczymy, jak dalej się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie produkt super. Wyglądał super, kolor też był ekstra. Dobierałyśmy na szybko, ale wyszło ekstra. I wczoraj ja go miałam cały dzień bez przypudrowania buzi. Tak dla testu, bo chciałam już testować bez żadnego pudru. Dobrze, naprawdę teraz ekstra. Dobra. Twoje końcowe jeszcze zakupy. Jeszcze mam co, chciał uciec, ale jest jeszcze z Bootsa. Z collection, były collection 2000, Lasting Perfection, korektor. Ten taki najbardziej znany, mój kolor jedyneczka. Świetny produkt i zawsze go kupuję i chyba każdy, kto przyjeżdża, nawet zawsze kupuje korektor z collection. To jest świetny produkt i jest bardzo tani. Dobra. I ostatnia rzecz, Tolaż. Coś, wokół czego chodziłam bardzo długo, czyli szampon w kostce. I najlepsze jest to, tu jest szampon i kupiłam opakowanie jeszcze do niego. To jest Cianic albo Cianic, nie wiem dokładnie jak to się czyta, bo jakby od której to... Jeśli od Cianic. Cianic, jeśli od morza, bo tak. Jest tak, bo jest taki trochę morski, ale na szczęście nie kiblowy. Nie, nie zapach. Jest kiblowy, zapach jest taki bardzo przyjemny. Tak, i tak, nie dość, że Kasia Katosu ostatnio o nim mówiła, to jeszcze ty mi mówiłaś właśnie konkretnie o tym niebieskim, tym właśnie, tej serii, bo ich jest kilka. To jeszcze jak weszłam do Lasza, powiedziałam dziewczynie, że właśnie chciałabym wypróbować jakiś szampon w kostce, mam takie włosy, takie problemy, to właśnie też mi dokładnie ten sam poleciła, więc musi być dobry. Zobaczę, to jest pierwszy mój produkt tego typu. No i jak go użyjesz, to nie wkładaj go od razu do puszki, bo on jak będzie mokry, to ci się przyklei. Tylko niech ci chwileczkę przeschnie i dopiero sobie go włóż do puszki. Ja tak ale osuszyć go czymś? Albo ręczniczkiem papierowym, albo go po prostu zostawić gdzieś na umywalce, żeby taki mokry nie był, bo on ci się przyklei do puszki i będziesz miała problem, żeby go wyciągnąć. Ja właśnie tak kilka razy zrobiłam i niestety miał problem, żeby go potem włożyć. Ja bym go tak włożyła, nie? Bo, takie, bo potem jak zamkniesz, to on wyschnie i to wszystko, co mokre, się przyklei. Faktycznie, potem będzie ciapa. No bo to jest kostka, którą trzeba szorować głowę, napieni się, potem umyć i spłukać. Ale szampon jest naprawdę bardzo fajny. I podobno nie jest potrzebna odżywka nawet po nim, że jest taki fajny. Zobaczymy, spróbuję tak i tak. I będzie okaże się, czy zasłuży na ulubieńców Maja. Dobra, to wszystko tak jest. Wszystko trochę tego było. Tak, bo tutaj i moje zakupy, i Ewy. Ale raz na jakiś czas i tyle fajnych, wyjątkowych produktów, no i nowe rzeczy do testowania. Będą kolejne filmiki, kolejne wrażenia. No. Tutaj jest duży potencjał na przyszłe fajne materiały. Dobra, dziękujemy wam bardzo. Dziękuję, Agu. Ja również dziękuję. Agu. Może być Agu, ja również dziękuję bardzo. Dobra, wpadajcie do Agi, a my żegnamy się. Idziemy grillować. Chłopaki grillu już nam robią grilla. Robią jedzonko, a my nagrywamy i właśnie do nich idziemy. To cześć! Pa, pa!